Cześć, dzisiaj się zajmiemy sklejaniem modelu ratusza wrocławskiego, starego. Dawno już tego nie robiłem, modeli nie sklejałem. To będzie mój pierwszy model, troszeczkę będzie śmiechu. Będę to wszystko filmował, zobaczycie. W każdym razie, jak to wygląda? Wygląda to tak, że taki model sobie kupiłem, Wrocław stary ratusz. Są tutaj inne też modele, budowli. Ja jako, że pochodzę z Wrocławia, to od razu wziąłem Wrocław stary ratusz. Może to jest troszkę za trudne, ale jest skala 1,250. Skala 1,250. Czasami trzeba wymienić zasilanie, dlatego musiałem przerwać. Stopień trudności trzeci. Kurczę, to sobie narobiłem. No ale co? Tak widzę na oko. To wszystko rozszyłem, wiadomo, bo z tego będziemy wycinali. Widzę na oko już tak po zapoznaniu się, że najpierw robimy bryłę, a później te wszystkie dodatki wklejamy. Tutaj chyba jest ten model kartonowy. O, ładnie sklejony, chyba nam to pomoże. Tutaj są te wszystkie dodatki. Ja zacząłem od podstawy. To będzie podstawa, na której będę umieszczał te wszystkie elementy. No to już widzę tutaj na rysunku 1, że najpierw muszę wyciąć wszystkie ściany, przykleić do podstawy, dachy, no i później idzie to wszystko chyba w tym kierunku, że te wszystkie niuanse przyklejamy, jak daszki i tak dalej. Zgadza się. To tutaj są już szczególiki. Już szczególiki. Tak, wieża i tak dalej. Mamy na kolejnych rysunkach. I tutaj chyba model już jest sklejony. Dobra. Tutaj jest oczywiście opis, z którego będę też korzystał. Najpierw po prostu trzeba wyciąć niektóre rzeczy. Mamy tu kilka kart. No i będziemy zaczynać. Aha, jeszcze pokażę tylko podstawę. To jest nasza podstawa, którą przekleiłem na taką tekturę. W sklepie papierniczym dostałem. Ona sobie schła troszeczkę już. Zrobiłem to troszeczkę nieudolnie, no ale trudno. To jest podstawa, na której będziemy wszystko mocowali. Czyli podstawa już jest przyklejona. Dalej piszą, żeby wyciąć część numer 2 i dokleić część numer 3. To jest taka część. Tutaj są proste, to jest prosto. Tu są już niuanse i trzeba je będzie wycinać nożykiem takim. Zamówiłem to w internecie, bo niestety są drogie w sklepach narzędziowych. To gdzieś koło 20 zł i czekam, żeby wyciąć te wszystkie szczególiki tutaj, o, te malutkie. Jest to bardzo ciężka praca. No ja zacząłem. To jest część 2 i część 3. Nie wiem, jak to należy skleić. Niby tutaj na rysunku jest 2 do trójki, piątka, szóstka, 2 do trójki, bo tutaj po prostu te, o co się rozchodzi? O to się rozchodzi, że to są te części. O, one mają tutaj wystawać. A tutaj do tego jest przyklejony dach. Tutaj są te części. To nie wiem, jak to mam przykleić. Czy to mam tak przykleić, a to po prostu wyciąć, czy to niżej mam przykleić. Nie wiem, to wyjdzie w trakcie. Najpierw ten obrys zrobię. Czyli część drugą, trzecią i piątą i szóstą wycinam i wszystkie części tutaj naokoło. Te części naokoło to się nazywa część 2, 4, 5 i 7. 2, 4, 5 i 7 na rysunku chyba w pierwszym jest. 4, zgadza się. Ja sobie tutaj ponumeruję, tu jest 4, mam długopis 4. Tutaj jest piątka, 4, 2, 4, 5, siódemka to jest ta ściana i
Dwójka to tutaj jest. Tu jest dwójka. Siódemka. Czyli najpierw wycinam to wszystko plus eskę. I na rysunku 1 to jest wszystko, że ze sobą łączymy i przyklejamy do podstawy. Czyli znajduję te elementy i je wycinam. Co jeszcze jest ważne? Jak się zorientowałem, piszą, że musimy tutaj pisać numer elementu. 2, 3 i tak dalej, bo inaczej zginiemy. Czyli ja odnajduję moje elementy. 2, 4, 5 i 7 i spróbuję je wyciąć i umieścić na podstawie. Ja sobie te elementy, które mam tutaj skleić, 2, 4, 5 i 7, zaznaczyłem tu z boku i które już wyciąłem, odhaczam. Tutaj są numery elementów zaznaczone czarnym tym. Opis 72, 71, dajmy na to, na tym pokazuję. Tu jest numer 58 tego elementu. Tutaj mam powycinane te już. Siódemka, odhaczona siódemka. Piątka, odhaczona piątka. Dwójka, odhaczona dwójka. I czwórka, odhaczona czwórka. Czyli te elementy mam teraz dokładnie wyciąć. To nożyki zamówiłem. Te elementy takie drobne to już wytnę tymi nożykami, ale te proste to mogę wyciąć za pomocą nożyczek. Oczywiście od żony skupnąłem takie kosmetyczne nożyczki też. Przydadzą się, widzę. Proste, kosmetyczne. No i wycinam teraz te elementy. 2, 4, 5 i 7. Element 3 i 6 mam tutaj też wycięty z boku, czyli dokładna obróbka tych elementów następuje. Nie radziłbym nikomu naśladować tego, co ja robię, ale pokażę. Ja sobie zrobiłem nożyk ze skalpela, nie mam uchwytu, czekam na uchwyt, czekam na nożyki, ale już nie mogłem się doczekać, to wycinam po prostu te elementy, sobie zrobiłem obsadkę z drewienka, użyłem to skalpel, nikomu nie naradzę tego robić, oczywiście. O, coś takiego. Tutaj zrobiłem dziurkę, wsadziłem i z tego, tylko to jest tak ostre, że się skaleczyłem. Mało nie, no, opuszka, krwawiłem strasznie, mało nie skończyłoby się to wizytą u lekarza, dlatego polecam zakup profesjonalnych nożyków. Ja też kupiłem sobie. Chyba tylko na Allegro są w rozsądnej cenie. Dlatego wszystkich ostrzegam od razu. Nie róbcie tego, co ja. No trudno, ja już się tak nie mogę doczekać tych nożyków. Dzisiaj chyba przyjdę i wytnę te gzymsiki. Co jeszcze? Musicie mieć podkładkę, od razu mówię. Podkładkę metalową. Bo plastik, jak będziemy wycinali jakieś tam elementy plastikowe, się zacina. Czyli metalową jakąś mam tutaj podkładeczkę. I drugie, mam trzy aż rodzaje nożyczek mojej żony. Powyginane, proste. One się przydają. Bo te elementy, o tutaj. Tu już mam nawet tą lampkę, dlatego tak jasno jest. Te elementy będę wycinał jednak nożyczkami. Bardzo się nożyczkami fajnie wycina. Może to pokażę. Trochę przesadziłem oczywiście z modelem, ale jak to się mówi, nie święci gardki lepią. Co nie? O, czyli tutaj mam te zaokrąglone. Się znakomicie nadają. No to troszeczkę wprawy. Dopiero dochodzę do czegoś tam. Do czegoś tam. Wprawy dojdę, jak skleję ten cały model. Pokazuję, jak
jak po prostu się bawię z tym. No i dalej się będę bawił na razie. Po wycięciu tych elementów mam takie pincety kupione gdzieś kiedyś i trzeba te zagięcia tutaj najlepiej te zagięcia naciąć, te linii zagięć w ten sposób, że ja to robię tymi właśnie pincetami, żeby ich nie przeciąć. Zauważyłem, spróbowałem, że się nadają bardzo dobrze i wszędzie po prostu nacinam. One się bardzo dobrze nadają i przygotowuję wszystkie elementy. Już wychwyciłem tutaj błąd. Tutaj jest 5, 6. Tu jest 3, 3, 2 to jest wycięte, bo do tego pójdzie dach. I 5, 6 i 6 jest. 6 to jest kwadracik, o taki, nie jest wycięte. Trzeba do piątki wyciąć, o tutaj w ten sposób. Trzeba odrysować to i wyciąć będzie. To są ściany, do których się dachy będzie przyklejało, czyli to zaraz muszę, najpierw to przykleję, o. Później odmierzę tutaj odległość od dołu, bo to będzie jako jedna ściana i tutaj tą samą odległość od dołu też wymierzę i to umieszczę. I wytnę. Tak jest. Czyli tutaj jest też niewycięte, 5, 6. I tutaj jest też numeracja dachu zła. Już wiem, tutaj musi być 16, 18. O. 18 i tutaj ma być 13, 19 jest dobrze. Nie, tutaj jest dobrze. Tutaj ma być 18. 18, 18. A 19 tu, dobrze. Tak mi się wydaje. Z dachem trzeba uważać. Będę to kleił klejem takim uniwersalnym, polimerowym. Zawsze używam Wicol, ale Wicol jest na bazie wiadomo, wody, żeby mnie rozmiękczyło. Zobaczę, jak ten polimerowy się będzie się po prostu ten, jak polimerowy się będzie zachowywał. Na razie przykleję to i tutaj odmierzę tą odległość. Powiem wam szczerze, że mi się to wszystko nie podoba z tym dachem. Zerwałem to wszystko. Tu jest jakiś chiński błąd, nie wiem jaki. Zaczynam od przyklejenia do podstawy najpierw ścian i później dach. Muszę z tym stropem coś zrobić. Tu jest coś jest jakiś błąd, nie wiem jaki. Polimer to powoduje, że się wszystko brudzi. To już widzę, ale szybko schnie. I to jest jego tylko naczelna zaleta. Przyklejam tą siódemkę. Poprzyklejałem ściany, dwie. Tutaj, gdzie dachy mają być, nie przykleiłem. O. I poprzyklejam teraz stropy i wytnę jeszcze, czyli stropy, żeby przymierzyć i wytnę jeszcze dachy. Bo coś tu się mi z tymi dachami tutaj nie zgadza. Czyli najpierw wytnę teraz stropy numer 8. Powycinam to i posklejam i spróbuję zobaczyć, jaka to będzie wysokość na te dachy. Dachy mam już wszystkie powycinane, stropy też, tu są dachy poukładane, tu jest jeden, drugi z boku, tutaj trzeci, wszystko. Tutaj jest dachy napisane tak, 10, 11, dwa elementy, 12, 16, czyli 12, 13, 14, 15, 16, 5 elementów, 17, 19, czyli 17, 18, 19, 3 elementy. Także od 12 do 16 ta kreseczka nam mówi. No i jeszcze stropy mam też powycinane i teraz wszystko będę musiał poprzeginać to. To teraz poprzeginam i później będę kleił. Nacinam wszystkie elementy, żeby je później
zagiąć, czyli żeby nie przeciąć, akurat tak jest pincety, taką końcówkę mam, która mi przypasowała i muszę te wszystkie elementy po prostu naciąć. Po wygięciu stropów, ósemek i daszków tych będę teraz przyklejał według zdjęć, znaczy się dachy tylko sklejał i stropy naokoło, czyli tym klejem szybko schnącym będę to robił. To może być trochę ten brudne, bo to będzie strop, to jego nie będzie widać, o, w ten sposób. Będę tym uniwersalnym dragonem to robił. Powiem szczerze, klej jest błyskawiczny, trzeba to zaledwie sekunda, dwie na korygację jakąś, korektę. O, zobaczcie, stropy są sklejone. To jest tylko chwila, moment, już jest sklejony. Tam gdzie niegdzie można jeszcze dodać, podkleić, ale to jest bardzo, mówię, chwila, moment, jest sklejony. I kleję następne. Jedną część muszę dorobić, tą, bo odkleiłem. Dach musi być na wysokości, już tutaj wiem mniej więcej, na wysokości tej, czyli to musi być tutaj równo przyklejone, o, w ten sposób, i tutaj musi być wycięte, po prostu. Muszę to dorobić z tego. Tą część muszę dorobić z bloku technicznego. Według moich obliczeń dach się powinien zaczynać tutaj, na tej wysokości ściany. To jest w tej tutaj ściany czwórki. O, dorobiłem to, czyli tu, na tej wysokości. O, się powinien zaczynać dach. Dlatego przeciągnąłem tutaj linię. Nie wiedziałem na jakiej wysokości i tutaj właśnie jest błąd. Tego, że nie ma tutaj w instrukcji obsługi coś takiego wyjdzie. Podkleję to. No i niepotrzebnie to wycinałem, bo teraz bym wyciął. Instrukcji obsługi nie ma. Instrukcji obsługi jest tylko, chociaż kurczę, tutaj by było. O, na tej wysokości niby. No nie wiem. Bardzo ciężko to było określić i ja to po prostu muszę teraz dokleić i to po prostu najpierw podkleić, później wyciąć. Teraz wycinam te drobne elemenciki. Zobaczcie, przyszedł mi nóż. Nożyk kosztuje dokładnie chyba z 13 zł z kompletami. Starczy mi na razie taki. Tutaj był ten błąd, od razu mówię, tutaj jest na początku sklejania tego modelu, dla mnie to są ewidentne błędy, nie wiem, zobaczymy, tą ścianę muszę wkleić, właśnie, zobaczyć poziom dachu i zobaczyć, gdzie tkwi ten błąd. No bo wkleję tą ścianę i tutaj dach muszę wkleić, tylko na jakiej wysokości, tutaj nie jest namalowane ani pokazane na jakiej wysokości to trzeba zrobić i tu jest ten błąd. Spiąłem to spinaczem i teraz już wiem gdzie dokładnie tą część muszę dać. Ona musi być tutaj od wieży w dół, o, i wycięte muszą być te wzory i ją tutaj przykleję. Wreszcie doszedłem gdzie to ma być, także tak to już będzie wyglądało. Te, nie wiem dlaczego, tylko te stropy są niższe. O, one są niższe i tutaj, tu są tej wysokości, ale są niższe znowu od tego. No nie wiem dlaczego. Dojdziemy.
Tutaj już została piąta ściana. Namalowałem sobie, jak to ma być. Tutaj ma być centymetr. O, ta odległość, 73. To ma być tu, ta ściana, żeby pion zachowała. Ta znowu ma być tutaj. Żeby mi to ułatwiło po prostu wklejanie tej piątki, bo teraz będę wklejał, no i ciężko by było po prostu zachować pion, jak będę wklejał, o, a tak będę wiedział, jak to ma wyglądać, o, będę zaraz to wklejał. Będzie już taki korpus, no troszeczkę tutaj jest różnych takich zakamarków, trzeba myśleć, znaczy się zakamarków, zagadek, no błąd tutaj był, no ale jakoś idziemy do przodu. W czterech punktach przykleiłem stropy. Znaczy się, to są chyba... Strop to jest ten. Podpory to są cztery. A strop to będzie płaski. Na niego przykleję teraz strop. Później dach i to chyba będzie pierwsza część taka wykończeniowa. Ma być wzmocnienie tego całego. Teraz przykleję. No. Zobaczymy, jak to będzie pasowało. Tak podlinamy. Tak ma być przyklejone. Jak mi się to uda? Nie wiem. O. No, powinno być ich więcej, moim zdaniem. Nie tylko cztery. Sześć. No, ale jest cztery. Dobra. Przyklejamy. Ten już strop jest przyklejony. Teraz część dziewiątką. Dziewiątkę, czyli tutaj wieżę będziemy przyklejali. Są takie drobne błędy. Dajmy na to S. A tu jest 23. Powinno być odwrotnie. No ale to trzeba uważać i cały czas kontrolować. Tutaj jest podpora, dlatego do niej przyklejam śmiało to. No i teraz będziemy przyklejali dachy. Operacja nader trudna i paskudna, która warunkuje wszystkie tego. Nie wiem, od którego zacząć. To jest najgorsze. Od którego dachu zacząć? Czy od najmniejszego, czy od największego? Czy do tego z boku? W każdym razie trzeba dokonać operacji klejenia dachu. Aż się tego boję. Model w przybliżeniu ma wyglądać w ten sposób, ale już boję, jeszcze jest niesklejony. Boję się go kleić polimerem. Będę go sklejał klejem do papieru introligatorskim, bo go można przynajmniej modyfikować. Bardzo się boję, żeby go po prostu nie spaprać. Zrobię to jednak klejem bardziej wodnym. Lepiej jednak jest kleić wiklowatym, bo to można zmyć, w razie czego polimer by po prostu zabrudził strasznie. Tutaj jest ten mój błąd w przyklejeniu, który oderwałem. Nie wiem, jak to, kurczę, będę musiał to pomalować. Nie wiem, jak ja to pomaluję farbkami. Może na czerwono, a pod dachówkę. Nie mam w ogóle pojęcia, co zrobić. No i to zobaczcie, jakie to jest klejenie. Uważam, że pierwszy etap, taki najtrudniejszy, został zrobiony. I tak to wygląda. Te następne etapy to już powinny być łatwiejsze. Dachy. To już są detale.
Czyli można podsumować, że tutaj polimerem sklejałem ten dach, te wikolem już. Po prostu tym takim klejem, może nie wikolem, tylko do papieru intraligatorskim można było dłużej ustawiać to wszystko i dzięki temu mniej zabrudzenia, bo wodne. No i co jeszcze? Trzeba uważać, tutaj są drobne błędy, tutaj jest na to 23, a nie S, o tak jak 23 wieża, jak przykleić te podklejki, o tutaj takie kolorowe, nie wiedziałem na jakiej wysokości to tam było, musiałem jedną zerwać, jest biała, trzeba będzie to jakoś zamalować, nie wiem na jaki kolor, dopiero zobaczę, ratusz w internecie, może na jakiś czerwień, jakiś taki buraczkowy czy coś, w każdym razie tak to wygląda. To jest pierwszy etap, to jest pierwszy etap skończony, taki chyba mi się wydaje najgorszy. Tak wygląda. Tu już będą detale.